Cześć wszystkim! Znowu Bon 7, przeciąg Wiedźmina. Dobra, co to nam trochę save'a do tego zadania z tą kobietą. Po jak w wielu przypadkach, kiedy właśnie sobie... Wy tak za darmo ludziom pomagać? Czasem za darmo, czasem za opłatą. Bożem już myślała, że nienormalny. W każdym razie... Dużo zadań mi się tak bugowało w grze i zazwyczaj przeprowadzenie naprawy plików gry usuwa problem. Problem jest taki, że gra potrzebowała sobie sięgnąć 2 GB, więc trochę to trwało, ale jak widzicie, działa teraz. Więc zobaczymy, co będzie z tym zadaniem, później pogadamy z tym jeszcze kucharzem jeszcze raz. To już tu! Naprawdę nie musieliście się fatygować. Dobra, wezmiemy 2. Może masz rację, ale takie czasy, że lepiej dmuchać na zimne. Uważaj na siebie. Okej. Nic się za bardzo nie wydarzyło. Teraz pójdźmy do tego kucharza. Na niego trzeba będzie poczekać. Do południa. Możemy wypić jakąś jaskółkę czy coś. Właśnie coś mi się ekwipunek zepsuł. A. Nie, okej, dobra. Nie wiem, czemu miałem odznaczoną wszystkie petardy. Dobra. Prawić miejskie przyprawy. I musimy poczekać do południa. Jeszcze poczekamy, aż skółka się skończy, żeby zregenerować życie, skoro i tak odnowimy mikstury. Bardzo ładna jest gra. Trzeba przyznać. Jest na czym zawiesić oko. Dobra, czekamy. To musi być ten kucharz. Dobra, z nim już rozmawialiśmy, więc wspominę tę rozmowę. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Dobra. A teraz do roboty. To się do domu zielarza, aby przygotować skok. Daleko to jest? 400 metrów, chyba taka to jest jednostka. O, odległości. Czy kroków, nie mam pojęcia. Że na razie tu jest zaraz znak. Skorzystamy z niego. Szybka podróż i... Ciekawe. Super. Czy co, spróbuję po prostu zapisać grę i wczytać się ponownie. Może to naprawi problem. Ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę... Tak, jakkolwiek bym nie kochał tej gry, jednak ilość błędów. Zresztą, czym jest dobra gra RPG bez błędów? O, nie wiem... Tak, spaghetti bez sosu. Okej? No nie. No nie. Dobra, wiecie co, chyba znowu będę musiał naprawić pliki gry. Więc widzimy się już niedługo. Okej, jestem z powrotem po jakieś 1,5 godziny. Ponieważ w końcu po którejś naprawie chatka się załadowała. Niestety klapa się zamknęła. Więc spędziłem następną godzinę szukając modów, które odblokowują konsolę i które pozwalają coś takiego naprawić, więc to powinno zadziałać. Ciach. Brawo. Dziękuję bardzo, właśnie nad tym spędziłem 1,5 godziny ostatnie. Dobra. Ale chyba możemy zejść już tam. Pogadać z naszymi spiskowcami. Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter, to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem. Chyba się dogadują. O,
Mamy komplet. Gąbeczki. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodi. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Nie powinno. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do Skarosa. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Dobra, zagadajmy, co tu możemy. Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Okej. Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze? Prowizorka, najlepszy plan. Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu, a drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? No dobra, no. Zobaczmy, jak wyjdzie ten skok stulecia. Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć ze sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Myślę, że nie powiedział tego wystarczająco morderczo. Dobra, pójdźmy od razu. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. No dobra. Zaszczędzi trochę kłopotu z dotarciem na miejsce. Chodzą po przyprawie wiedźmińskiej. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Dobra, dostaliśmy jakiś pancerz inny. Pancerz, raczej widziany. 3, 2, 1. Czysto. Jedziesz. Ha. Każdy potrafiłby tak zrobić. Sprawia, że to wygląda niemalże łatwo. Cholerny ptaszyski. Znów wszystko obstrawił. Co? Już ja wam... Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Będą się wszyscy naraz pakować? Okej. Okay. Solidna lina. Ale co tam się znam? Dobra matko, czuwaj nad nami. A, Kasiarz jednak nie ma aż takich...
jaj ze stali, jak mogłoby się wydawać. No. Aż mi się ręce spociły. No już tak macie, że jak patrzycie właśnie na takie różne filmy, na których ludzie się spinają czy coś, to wam się ręce pocą. Ja tak wiem. No dobra, i co teraz? Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Dobra. Racja. Teraz już nie możemy się wycofać. Co by się nie działo, trzeba przejść dalej. Święte słowa. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Ha. Super. Właściwie skąd mam wyciągnąć ten miecz? Nie wziął ze sobą żadnego. Ciekawe, skąd wiedzieli, że będą to drewniane miecze na strychu. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. O, maski, stylowo. No dobra. Co my tu mamy? Na razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. I już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Okej. Okay. Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. No dobra, do dzieła. Możesz jeszcze się poddać. Trzeba uważać. Trzeba uważać. A, nawalamy, nawalamy. Tak, jak mu się skończy wytrzymałość, to nie może blokować, więc... Będziemy nawalać po prostu strażnika, to w końcu przebijemy jego obronę. Ha! Niezła rozruba. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! No i dobra. Będziemy musieli go ścigać. Ups. Przerąbane. Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóż się broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok! To zaczną ginąć ludzie! Powoli! No, sytuacja stała się trochę napięta. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie.
Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Aaaa! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy. Skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację. Łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Zapraszam na dół. Skarbiec otwarty. Dobra, weźmy dwójkę chociaż. Nie jesteśmy wybredni. Byle jaki. Ma jeździć. Dobrze, załatwię ci to. Ale w zamian chcę, żebyś wypuścił zakładników. Ilu? Wszystkich. Na to nie mogę się zgodzić. Ale proponuję kompromis. Jeden zakładnik, teraz. Reszta, jak podstawisz wóz. No i? Zgoda. Niech tak będzie. Melitele, niech będą dzięki. Ale jeśli będziesz się ociągał, coś pójdzie nie tak. Podtoczą się głowy, rozumiesz? Spokojnie. Nim upłynie kwadrans, usłyszysz pod drzwiami rżenie koni. Mietko, Czedrok, biegiem do miejskich stajni. Dobra robota. Chłopcy, dalej już beze mnie. Nie pisałam się na coś takiego. Stąd jest tylko jedno wyjście. Przez skarbiec. Cóż, jest jeszcze komin. Ja się przecisnę. Ty, Wiedźminie, już pewnie nie. Więc nie masz wyboru. Chodźmy na dół. Ciekawe, czy sobie coś zabrała już. Żeby tak chciała się uciekać bez żadnej pamiątki. Dobra, musimy zejść do skarbca. I mam szukać teraz tego domu. Czykolwiek on jest. No jak zwykle, rzeczy musiały się trochę pokomplikować. Życie nie jest łatwe. Zwłaszcza napady na... Piękna robota. Na skarbce. Nowe bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Powinien mieć większy szacunek jak dla kogoś, który załatwił prawie cały ten... Raz koni śmierć. Całą ekipę. O! Nagle mamy miecze, tak? Mamy czy też zbroję? Nie. Zbroi nie mamy. Ale no cóż, trudno. Aaaa! No, ładnie. Dobra. Od razu bierzemy kota, bo ciemno tu jest. Gdzie jest kot? Gdzie jest kot? Zapomniałem jaki miał... Jak wyglądał kot. Szona zamieć, czarna krew, biały nut. Jest, dobrze, kot. No i chyba weźmiemy... Ojej. Dobra. To bardzo chidne. I jedziemy z tym koksem. Co tam... Kłem na początku. Igni. A, one denerwujące są. One przecież uciekają. Dobra. I jeszcze... Ul olej przeciwko insektom. Mam tu gdzieś lepszy? Tak, mam bardzo dobry olej przeciwko insektom.
Przestańcie uciekać. Okej, chyba blokowanie z nami się zblokowało. Ale to nie, nie to nie boli. Okej. Miałem uważać, że one oplatają. Chodź tu, chodź tu. Ale tak lepiej. Musimy się teraz jeszcze podleczyć płynem. Okej, fajnie, że nie uciekli. Miło z ich strony. Mogli nas zostawić na lodzie. Okej, automatycznie otwierające się drzwi podczas cutscenki. Spoko, nie spoko. Wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Co on robi? Ewald. Witaj, braciszku. Kopelat. Okej, się pewnie coś ciekawego dowiemy. Im dalej w las, tym ciekawiej. Aha. Ewald Brozdi. Czy czasem on nie żył, czy coś? No tak. Powinienem był się domyślić. Te same oczy, identyczne podbródki i podłe charaktery. Pozostaje tylko pytanie, jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu. Zemsta. Za zdradę. Lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny. A Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Realnie obaj są podłymi charakterami, więc mało mnie to obchodzi. Kto się kogo pozabija? Zobaczmy, wezmę trójkę. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie, to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie, to zostaniesz tu na zawsze. Dobra, bądźmy wierni naszej ekipie. Co tam? Nie potrzebujemy złota. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę, to zostaję przy Ewaldzie. Mów za siebie, ja się skuszę. O. Zapłacisz za to kwintą. Głową. Na nich! Super. Tak nie obędzie się bez zabijania. Okej. Kwinto poszedł. Zmieni się jeszcze tymi strażnikami. Chyba oznacza koniec walki. Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam, miej litość dla brata. Zrobię wszystko. Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz, w samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać, cokolwiek. Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz szczelność prosić?
Starczy tego rozlewu krwi. Au. No cóż. Nie widzę, żeby to była jakaś dobra strona, po której można by się było stanąć. Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. No, wiesz co? Jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivi, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Oszukałeś mnie. A ty byłeś gotów zostawić mnie samego przeciw siepaczom Horsta. Więc jesteśmy kwita. Jeśli chcesz domu Maksymiliana, Wiedźminie, będziesz go musiał wziąć siłą. Poradziłbym sobie z tobą, ale może nie będę musiał. Może się dogadamy. Ciężko o kompromis. Obaj chcemy domu Maksymiliana. Nieprawda. Tobie jest potrzebna tylko zawartość, a mnie szkatułka. Są na dole! Niech będzie. Uściśnijmy sobie dłonie. Daj mi tę pieprzoną szkatułkę i chodźmy stąd. Jak wolisz. Tędy. Okej. Czy udało się jednak nie pozabijać wszystkich możliwych ludzi? Okej, fajnie, że się same otwierają. Co miło z ich strony. A! Myślałem, że jakiś będzie głęboki opadek. Ale cóż, dobra. A! Przy okazji bardzo ciekawej historii się dowiedzieliśmy. Braterskiej miłości i tak dalej, i tak dalej. Okej, dobra. Typowe wyjście z lochu. Jednostronne. No, tu nasze drogi się rozchodzą. Bogom dzięki. Tak źle było? Nie, ale mało brakowało, Ewald. Naprawdę mało brakowało. Gdybyś chciał dobrze sprzedać skórę z bazyliszka albo rogi biesa, szukaj mnie w domu aukcyjnym. Zapamiętam sobie. Aczkolwiek mamy w kufrze sporo niesprzedanych trofeów, ale co tam. Pieniądze za bardzo nie są mi potrzebne. Mam całkiem spory zapas. Ile dokładnie? 18 tysięcy. Gdybym się chciał jakoś bardzo skupić na tym umagicznianiu przedmiotów, to pewnie potrzebowałbym, ale... Niech żyje Radowi. Ale co tam. Dobra. Czy jeszcze mam do zrobienia? Chyba nie. Będziemy musieli się zająć drugą rzeczą. No widzicie, co tu mieliśmy jeszcze? Tak, mieliśmy go brata zabawić się. Dobra. W następnym odcinku zaniesiemy dom Maksymiliana Brodziego Olgierdowi oraz spróbujemy poszukać jego brata. Komu tam cokolwiek by nie było. I się z nim zabawić. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.